Słuchajcie, dojechaliśmy do Cieplickich Skał, do Adszpachu niestety nie wyjdziemy. Tam bilety trzeba z tygodniowym wyprzedzeniem kupować przez internet. Nie ma szans się tam dostać. Tu w Cieplickich Skałach może wejdziemy. Pokażę wam, jaka jest kolejka. Stoimy tu 5 minut. To jest taka kolejka na około godzinę czasu czekania, żeby wejść do Cieplickich Skał. Zobaczcie sobie, to jest niesamowite. No, słuchajcie, po godzinie stania w kolejce za biletami udało nam się dostać do Cieplickich Skał. 110 korun kosztuje bilet dla osoby dorosłej. Na dzieci żeśmy nie patrzyli. Ale w końcu udało nam się tu wleźć i będziemy teraz łazić. Dobra, słuchajcie, godzina czasu stania. Od razu was przepraszam za odgłosy, krzyki dzieci, drżących się dorosłych. Jest to tu nie do uniknięcia, ponieważ tutaj, słuchajcie, jak w Chinach. Godzina stania w kolejce za biletem. Nienormalne, nie? No ale co zrobić, no, chcieliśmy to zobaczyć, to idziemy zobaczyć. Trochę fotek popstrykać, trochę coś nagrać dla was. Do Adszpach nie dostaliśmy się. I nawet nie próbujcie, słuchajcie, jak nie kupicie sobie biletu przez internet, nie macie w ogóle szans tam wejść. Nie wpuszczają i tyle. A bilet przez internet jest trzykrotnie droższy. Bo wiadomo, dochodzi kwestia przewalutowania pieniędzy. No i raz taka cena jest jak przy wejściu do Adszpach. Więc to sobie możecie odpuścić, przynajmniej w sezonie wakacyjnym, a przyjechać jesienią albo wczesną wiosną. No, szlaki są tutaj poprowadzone dosyć łagodnie. Dużo jest schodków, także fajnie się idzie nawet z dziećmi. W planie mamy kilka punktów widokowych do zaliczenia. Na punkty widokowe, słuchajcie, prowadzą takie drabinki. My wchodzimy na prawie 160 metrów do góry. I to jest pierwszy punkt widokowy na tej trasie. Słuchajcie, tak to wygląda, jest korek za korkiem. Rezygnujemy z wchodzenia na samą górę, bo to jest szkoda czasu. Będziemy schodzić i idziemy dalej trasą. Bez sensu, żeby się tu pchać. A jak się uda, to puścimy drona i z drona to wszystko wam zrobimy, jak nie będzie wiało. Szepty na
Taka może dojdziemy do miejsca bez leśnika. Po prawej stronie, po troszkę. No tak, słuchajcie, to skalne miasto wygląda. Na razie muszę wam powiedzieć, że bardziej mi się podobała ta czeska, nie czeska, przepraszam, saksońska Szwajcaria, ale zobaczymy, jakie wrażenia będą dalej. No tutaj z tym dźwiękiem, wiecie, to mam problem, bo ludzie widzą, że się nagrywa, to jeszcze drum mordy do mikrofonu. No i tak by trzeba mieć pałkę gumową i każdego palnąć w czajnik. Gniazdo. No bo tak to wygląda, widzisz, jak gniazdo jaskółki. No to się da przytrzymać. Ja myślałem, że ty tam jesteś. No to się mówię, że jak chcę tu, tylko wymyślę, że tam. Ten pisek. Idź pierwszo. Idź pierwszo. No, to jest ciekawe. To jest rozpadlina skalna, nazywa się Sibir, Syberia. Najzimniejsza jest, jedna z najzimniejszych skał. I to jest niska temperatura kryształowa, a śnieg nawet w czerwcu. Kulikowi to pasuje, kurde. Kulik normalnie to zostanie, będzie tu mieszkał cały rok. No, teraz to mi się tu coś zaczęło podobać. Upałowa rewelacja. Też żeśmy wtedy przechodzili do Agryszpachu, też takie robimy. Ile tu stopni? No, idziemy zobaczyć. Na pewno 10. Na pewno 10. Ja 10. Widzisz, dobrze mówiłam. Ja te 10 czułam w kościach. 10 stopni, no. Chodź, Kulik.
Już ci się podoba. No teraz ja. Teraz mi się już podoba. Coś tu. I nie ma ludzi. Właśnie o to mi chodziło. Zimno jest. Tak. Właśnie o to chodziło, że jest chłód. Syberia. Ale dobrze tam napisane, że jest. To. Leci para. No, to leć. A tu jest śnieg. O, matko. Leć. Mnie kochasz? Nie, słoneczko. Mnie nie, no słoneczko. No już idziesz do ciepłego. A tu, żeby ludzie nie przełazili, to zatkali dechami. By tam szło przejść, Kaś. Tam to by do przycisku się czadło. Ale ja bym się może przycisnęła. No ty, a ja z moim brzuchem już nie. Kości tak zwane, alpinistyczne. Pozostałości, jak się tu kiedyś chyba wspinano, albo się do dzisiaj wspinają, tego nie wiemy, ale wątpliwe, bo te kości to już jest wszystko tu zardzewiałe, a poza tym to już jest park narodowy, tak jest, Mysza. Tam, widzisz? No teraz pokazujesz na niego. To jest żółw. No żółw. Tu ma gębę. No, to jest żółw. Tu ma gębę. Jak my stwierdzili, ja odkrył tu żaba kamienno z wyłupiastymi oczami. Idź pierwszą. È ostile, ciao. Andrei? Ciao. Ciao, andrei a posto.
co ty chcesz? No, no, wyczyć moją koszulkę. No zobacz. Dobrze, zaraz. Stój. Tu je golem. Że idziesz. Że idę, wow. Wiele idzie ta twoja żyć filmować. Aha. To jest, że w końcu będziesz przodek mi filmował. Styknie. My takie, ale my które mieście. My też dali tu dużo pieniążków. Tu medali, tu. O, i to jest brama spełnionych marzeń i wszystko będzie. Cześć wszystkim. Słuchajcie, prawdopodobnie, jeżeli pogoda się nie zmieni, dzisiaj będziemy wracać już do domu. Wczoraj z Czech pojechaliśmy z tych skalnych miast prosto nad jezioro Paczkowskie. Tu byliśmy już kilkakrotnie. Powiem wam, że jest bardzo dobra miejscówka. Bardzo dużo miejsca na samochody dookoła jeziora, kampery, przyczepy. Cisza, spokój. Jest tu taka mała plaża, gdzie można się wykąpać. No niestety dzisiaj pogoda się na tyle popsuła, że jest bardzo wiecznie, jest bardzo pochmurno. Zrobiło się nagle 18 stopni, więc bez sensu siedzieć tutaj. Lepiej pojechać do domu i przynajmniej wykorzystać resztę urlopu na coś, no, co możemy wykorzystać czy zrobić sobie w domu. No i taki mamy plan. Chcieliśmy też, słuchajcie, polatać dronem. Niestety, no gdzie nie pojechaliśmy, nie pozwoliła na to pogoda, ponieważ było tak wiecznie, że no niestety ten dron sobie, wiecie, na tym wietrze skakał jak chciał. Jedyny film, jaki udało mi się nakręcić dronem, to był film na kempingu w Czechach. No i to w zasadzie, słuchajcie, wszystko. No pokażę wam teraz jeszcze jak to jezioro wygląda, a po powrocie do domu sobie siądziemy i trochę wam poopowiadam, gdzieśmy byli, gdzie warto pojechać, jakie koszty żeśmy ponieśli w tym roku, bo wiecie, ta nasza inflacja rządowa, te ceny paliw, jakie są u nas, to wszystko w stosunku do naszych zarobków, to jest jakaś po prostu, słuchajcie, porażka. A teraz pokażę wam jeziorko. To jest, słuchajcie, jezioro Paczków, czy Paczkowskie. Stoi tu kilka kamperów, przyczep. No, sami widzicie, co się tutaj robi. Bardzo mocno wieje. Czekamy do godziny 11. Jeżeli pogoda się nie wyklaruje, to pakujemy się i dzisiaj zwijamy się do domu. Co? Chciałbym wam coś powiedzieć. Mieliśmy ogromne szczęście tydzień temu, że zobaczyliśmy czeską i saksońską Szwajcarię w takim stanie, w jakim ona była, bo już jej nigdy nie będziemy w stanie zobaczyć z tą naturą, która była. Z soboty na niedzielę po naszym wyjeździe wybuchł potężny pożar, który trwa do tej pory. Przeniósł się na Saksonię, na szwajcarską Saksonię. Wieś Chreńsko, w której żeśmy spali, została w całości ewakuowana oraz inne pobliskie wioski i miejscowości. Ewakuowano praktycznie wszystkich turystów z zagrożonych rejonów. Możecie to wyczytać sobie w internecie, w wiadomościach. No bardzo przykro, że tak się stało.
pożar prawdopodobnie wybuchł od uderzenia pioruna, ponieważ znaleźli ślady świerka, jak rąbnął piorun. I wiecie, mieliśmy okazję po prostu zobaczyć tą Saksonię i czeską Szwajcarię w takim stanie, w jakim ona była do tej pory przez ileś tam lat. Bo prawdopodobnie już nie będziemy mieli tej okazji. Mnie jako człowiekowi, który pracował w straży pożarnej przez lata, powiem wam, kraje się serce. Ponieważ tej pięknej przyrody prawdopodobnie ani Czesi, ani Niemcy nie będą w stanie odbudować, ponieważ jest tam bardzo trudny teren, kamienisty. Co mam więcej powiedzieć, no? Taka refleksja, słuchajcie, że mieliśmy naprawdę tą okazję to zobaczyć. Ktoś, kto tam nie był, nie zobaczy już tego w takim stanie, w jakim myśmy to widzieli.